16 dzień sierpnia, Krzysztof Trzosek, witam i zapraszam na piąte w tym sezonie wydanie Ekspresu z Edukacji. Przed nami kolejny piłkarski weekend, który tym razem będzie stał pod znakiem historii. W sobotę zostanie reaktywowany Klub Zasłużonych, w skład którego wchodzą piłkarze, którzy 50 lat temu debiutowali na boiskach Ekstraklasy. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Zwycięska domowa Passa trwa od prawie 20 lat. Po raz ostatni przegraliśmy z Odrą Opole przed własną publicznością w 1995 roku. GKS Tychy w tym sezonie jest niepokonany, ale bilans 4 remisów nikogo przy Edukacji nie zadowala. Nasi sobotni rywale byli mocno aktywni w letnim okienku transferowym, a za sprowadzanie zawodników odpowiadał m.in. były prezes GKS-u Tychy. Brawo! Nie stracił gola w dwóch spotkaniach, ale liczył na zdecydowanie więcej punktów. GKS Tychy ma obecnie najwięcej remisów w lidze i z dorobkiem 4 oczek zajmuje 11 miejsce w tabeli. Żytek, popatrzmy, Żytek i broni jego strzału. W ostatniej kolejce było już blisko, ale ostatecznie trójkolorowi z Głogowa wrócili z punktem. Takie grymas niezadowolenia jeszcze jest, no ale już patrzymy do przodu i mam nadzieję, że po tym meczu będą te grymasy lepsze. Złamał akcję do środka, szuka miejsca na strzał. Uśmiech mógł pojawić się na twarzy tego zawodnika. Maksymilian Dziuba po raz pierwszy wybiegł na boisko wyjściowej 11 i był blisko zdobycia bramki. Przede wszystkim szkoda tego meczu, ponieważ jeszcze nie wygraliśmy w tym sezonie, a było blisko tak naprawdę. Pierwsza połowa naprawdę dobrze wyglądała. W drugiej troszkę oddaliśmy inicjatywę Chrobremu. Swój występ oceniam, myślę, pozytywnie, ponieważ też cieszyłem się, że mogłem wystąpić od pierwszych minut. Fajnie też brakowało mi rytmu meczowego. Także te 70 minut oceniam na plus. W 4 dotychczasowych spotkaniach Tyszani stracili mało bramek, ale tylko 3-krotnie znajdowali drogę do bramki rywali. Co w takim razie trzeba przede wszystkim poprawić przed kolejnym meczem? Na pewno skuteczność, ponieważ mamy swoje sytuacje i dążymy do nich, aby je wykorzystywać w obronie, że nie tracimy za dużo bramek. Także jest w porządku, ale w ofensywie na pewno skuteczność już pod bramką przeciwnika. No przede wszystkim musimy być skuteczni w ofensywie, tak? I to jest chyba najważniejszy punkt, bo sytuację sobie stwarzamy, tylko no brakuje tej skuteczności. Lepszą skutecznością mogą pochwalić się nasi najbliżsi rywale, ale Odra Opole zdecydowanie gorzej radzi sobie w defensywie. Podopieczni Radosława Sobolewskiego tracą średnio 2 bramki na mecz. Świetnie przełożył piłkę pod stopą, na razie nie ma sygnalizacji spalonego. Sekulski, Jimenez! Start sezonu w Opolu również nikogo nie zadowala. Odra w 4 dotychczasowych spotkaniach zgromadziła tylko 3 punkty. W starciu z Pogonią Siedlce nasi sobotni rywale wygrali aż 4-1, a pozostałe mecze kończyły się porażkami. Na pewno będzie to ciężki przeciwnik. W okienku letnim przyszło dużo nowych zawodników na różne pozycje, gdzieś tam ustawienie czwórką stylu, czy w budowaniu, czy w defensywie. Wiemy, gdzie są ich atuty i też już wiemy, gdzie są ich słabsze strony. Będziemy się starali się to wykorzystać. Do najważniejszej zmiany po zakończeniu poprzedniego sezonu doszło na trenerskiej ławce. Miejsce Adama Noconia zajął Radosław Sobolewski. Z kolei w połowie czerwca nowym dyrektorem sportowym Odry został były prezes GKS-u Tychy, Leszek Bartnicki. Zapraszam wszystkich do oglądania transmisji. Odra w letnim okienku transferowym była bardzo aktywna. Ciekawym ruchem było bez wątpienia pozyskanie spuszczenie Połomice Jakuba Bartosza czy Maksymiliana Banaszewskiego z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Na uwagę zasługuje również transfer reprezentanta Luksemburga Edwina Muratowicza. Bardzo dobrze w nowy zespół wkomponował się również były napastnik Polonii Bytom. Dawid Wolny w starciu z Pogonią Siedlce zdobył 2 bramki. Z Odrą pożegnało się również kilku zawodników. Wśród nich Jakub Antczak i gwiazda zespołu Borcha Galan, który Opole zamienił na Katowice. W tamtym sezonie była bardzo ofensywną drużyną, była bardzo wysoko w tabeli również. Teraz myślę, że nic się nie zmieniło, dlatego musimy być bardzo czujni i przedłużyć swoją pasę tutaj na tym stadionie. Zwycięska domowa Passa trwa od prawie 20 lat. Po raz ostatni przed własną publicznością przegraliśmy z Odrą Opole w sezonie 1994-1995. Od tego czasu wszystkie spotkania rozgrywane na Stadionie Miejskim kończyły się zwycięstwami trójkolorowych. Ogólny bilans również przemawia na korzyść gospodarzy sobotniego spotkania.
Mecz z Odrą Opole rozpocznie się o 19:35. Transmisja będzie dostępna na antenie regionalnej telewizji polskiej. Ponad 15 tysięcy kibiców, występ orkiestry górniczej i w końcu wielkie piłkarskie święto. 18 sierpnia 1974 roku GKS Tychy debiutował w Ekstraklasie, czyli w ówczesnej pierwszej lidze. Na inaugurację przed własną publicznością trójkolorowi zmierzyli się z Lechem Poznań. Kibice podchodzili do tego z taką niewiarą, wiadomo, Beniaminek gra z taką firmą jak Lech Poznań. Mi się wydaje, że w nas tego nie było, ale pytali się, czy się utrzymamy, czy ta gra wystarczy, bo tylko nas dwóch przyszło do Alfred Potrawa świętej pamięci i jak, gdzie wzmocniliśmy trochę zespół, no i było nie najgorzej, jak na pierwszy mecz. Z materiałów prasowych, które są dostępne, wiemy dużo, ale jednocześnie mało. Była zapowiedź meczu. W gazecie w Echo był na przykład nowy regulamin wstępu dla kibiców, obowiązujący na Tyskim Stadionie, wtedy przy ulicy Engelsa, dzisiaj przy ulicy Edukacji. Były nowe ceny biletów, 20 i 25 zł, czyli patrząc realnie dzisiaj, to było mało. Wtedy może dużo, może nie, to by trzeba się było zapytać ludzi, którzy wtedy chodzili na mecze. Przed meczem była orkiestra kopalni Lenin. No, byliśmy podekscytowani maksymalnie. Każdy chciał dobrze wypaść ten pierwszy mecz z Lechem Poznań. Po drugie, no to firma w końcu. I po prostu jak żeśmy wyszli na boisko, to byliśmy już tak pewni siebie, że nie możemy tego meczu przegrać. W najgorszym wypadku remis, ale po prostu, żeby po prostu dorównać ligowcom od lat. Pierwsze 15-20 minut to była przewaga Lecha Poznań, gdzie próbowali rozegrać tą piłkę, ale do czasu bramki, jak Alfred Potrawa strzelił w 21 minucie, no, ładny strzał pod poprzeczkę, uwierzyliśmy w siebie i po prostu chcieliśmy, żeby ten wynik dociągnąć do końca. No nie udało się, strzelili na 1-1, no i tak zostało. Ale była atmosfera, w ogóle coś niemożliwego. Mając na uwadze fakt doceniania najbardziej zasłużonych osób w historii GKS-u Tychy, reaktywujemy Galerię Sław, która swój początek miała w 2006 roku. Wówczas z inicjatywy prezesa Łukasza Jachyma w jej skład weszło 7 osób. Kazimierz Szachnitowski, Krzysztof Sitko, Eugeniusz Cebrat, Zbigniew Janikowski, Jerzy Kubica, Henryk Chojeński i Władysław Torek. W sobotę przed meczem z Odrą Opole nowymi członkami klubu zasłużonych zostaną Stefan Anioł, Marian Piechaczek oraz pośmiertnie odznaczony wieloletni wiceprezes do spraw piłki nożnej Edward Kucowicz. Galeria zasłużonych dla naszego klubu będzie znajdować się w holu głównym Stadionu Miejskiego w Tychach. Relacja z tego wydarzenia będzie do obejrzenia w kolejnym odcinku Ekspresu z Edukacji. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże przybliżoną frekwencję w trakcie sobotniego meczu, otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza. Maksymalnie można pomylić się o 50 osób. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.